Hejty, tak właśnie ty masz może Facebooka? Jeśli tak to zapraszam do grupki o tematyce Monster High którą założyłem z innymi osobami które możecie kojarzyć z innych grupek lalkowych. Link do grupki jest w opisie, obiecujemy miłą atmosferę i wspólne lalkowe dyskusje, więc zapraszam PS. Przy dołączaniu napisz w odpowiedzi na pytania, że jesteś z YouTube'a, chcę zobaczyć ile nas będzie. Cześć wszystkim, tu Glitch, witam w kolejnym odcinku na moim kanale i mam dla Was kolejny boxing: lalki Monster High z generacji trzeciej. Jest to lalka raczej seria, ale którą nagrywam po raz kolejny, bo są to lalki z nieszczęsnej serii Szaweczkowej. W sensie nie, że nieszczęsnej, bo jej nie lubię. Ta seria jest mega fajna, podoba mi się ta seria. Problem jest w tym, iż nagrywałem wcześniej. Lagunę, nagrywałem Draculore, botaj już nagrywałem jeszcze Franki, i wszystkie te filmiki nie trafiły na kanał, bo żaden, ale to żaden filmik mi się nie udał. Także albo teraz ten filmik wyjdzie, albo znowu się popłaczę, bo jeśli nie wyjdzie mi ta lalka, mi jeszcze jedna i to już będę na całą serię. Tak, zacz, zacz, zaczynajmy. Więc dzisiaj sobie otworzymy lalkę Claudine ze serii. Z serii szafeczkowej jeśli jeszcze ktoś jakimś cudem nie wie o co chodzi w tej serii to mamy tutaj szafeczkę, które jest nasza lalka w tym przypadku jest to Claudine I do Claudine mamy dodane różne akcesoria oraz ubrania każde to okienko jest pozamykane na kluczyk i każde to okienko ma też swój kluczyk to w jakiej kolejności otworzymy daną szafeczkę zależy od tego jaki kolor klucza nam się wylusuje a jeśli znacie Barbie Color Reveal i wiecie, jak działa ta cała technika, że lecie lalkę i pokazuje się wam, jaka to jest lalka. Tak samo jest z tymi kluczami. Trzeba ją do wody, żeby zobaczyć, jaki jest kolor klucza. Także tak, zaczynajmy. Także tak wygląda przód lalki, tak wygląda tył. Mam tu wszystkie lalki, które są w tej serii. I tak naprawdę brakuje mi tylko i wyłącznie kleo. Jedyne, co zabezpiecza lalkę, jest to tylko ten plastik. Także zaraz do was wrócę, tylko to otworzę. Mój brat gdzieś chyba zabrał moje nożyczki malutynkie, więc użyłem takich dużych. I w każdej chwili mogę zrobić sobie nimi krzywdę. Super. Ok, więc tak wygląda szafeczka Claudine. Ten, który mi się mega podoba, jest mega uroczy. Chyba otwieramy po prostu lalkę i tyle. Nie chcę patrzeć, więc wy zobaczcie lalkę jako, jako piersi, czy jest równa. Boję się. Ok, um, chyba jest Git. Jest OK. Żeby tylko jeszcze Cleo przyszło równa, to będę szczęśliwy. Ok, więc tak wygląda lalka w swojej szafeczce. Jesteś w szafie. Myślę, że powinna zrobić Twój coming out. Każda szafka ma swoje własne druki tutaj. Z boku oraz w środku. Tutaj mamy zdjęcie Franki, Claudine i Draculory. Mamy także datę urodzin Claudine. A jest to 30 sierpnia. Okej, okay, lecimy dalej. Ogólnie to całe tło stąd można wyciągnąć, żeby mieć łatwiejszy dostęp do lalki. Ale powiem Wam szczerze, że ja mam z tym problemy. Prawda, jakby ja nie mogę tego kartonu zrobić tak, żeby on wyszedł. Próbuję to zrobić, ok? Udało się. I mój pies czeka w tej chwili, także super. Mamy pierwszy kluczek. Napiszcie mi w ogóle, jak Wasze wakacje, jakby ja mam urlop, także. E, fajnie, ale jestem chory, także... Fajnie. Okej, okay, więc udało mi się uwolnić Claudine z jej trumny. Szafeczki. z coming out. Ok, więc pierwsza rzecz to i włosy. Są one karbowane i jest to polipropylen, Także taki materiał taki średniawy, bym powiedział. Nie jest on przyjemny. To jest ten sam materiał, który ma na sobie jalka pastowa z G3. Na pewno bym ich nie czesał, może ewentualnie przeczesał palcami, żeby jakoś je poprawić. Pobałbym się, że zbytnio się napuszczą, ale powiem szczerze, że jak na polypropelling, który jest karbowany, no to są ok, jakby nie są super plastikowe, są dość przyjemne nawet. I w tej odsłonie Crudin nie ma baby hair tutaj wokół czoła. Jeśli chodzi o jej outfit, taki pierwszy podstawowy z pudełka, ma ona na sobie zielony crop top, a na topie mamy nadruk jej loga, czy jej czaszeczki z kłami i z uszami wielkołaka. I ma ona taki jakby efekt glitchu, wiecie, tak się... Ha, ha, A na górze wokół szyi ma czarny mysz. Spodnie podobają mi się najbardziej, są to zwykłe czarne spodnie w wzory geparta, takie w cętki. Ale są one takie holo, czyli trochę jest fioletowego, trochę zielonego, trochę niebłękitnego. No fajnie to wygląda, i powiem. Za to i buty, są okropne. W sensie może nie buty, odlew jest sam w sobie ok, jest fajny, jest dość ciekawy, tylko malowanie jest to ombre, z przychodzi to do Zielonego, albo na odwrót, zależy jak to patrzę. Obcasy są półksiężycem. Klamry tutaj z przodu też są półksiężycami. Dają mi one trochę vibe butów Cudin z G1. Myślę że nawet, że są to buty, które by założyła Cudin z pierwszej generacji. Aczkolwiek może. W innych kolorach. Jeśli chodzi o makijaż, makijaż mi się bardzo podoba. Podobają mi się jej usta, które są w takim kolorze fioletu i oczy też są mega, mega ciekawe. Ogólnie jeśli chodzi o makijaż, to jest to chyba jeden z najlepszych makijaży ukryjnych, jaki widziałem w ogólnie. I uprzedzając pytania, te alki nie mają stojaków, także musimy mieć swoje stojaki, tak jak ja. Jeśli chodzi o kluczek, musimy go wziąć z tej szaszletki. co, ten kluczek jest czarny, ale jest to farba, która schodzi w wodzie. Widziałem, że ludzie używają ciepłej wody, zimnej wody. Ja używam zwyczaj chłodnej wody przy nagrywaniu, ale dzisiaj wyjątkowo i trochę cieplejszej, i właśnie oglądają, że sobie nie przyniosę. Także, bro, ja mam wodę. I zbiła się zima, także tak. Zanim włożę kluczyk wody, to powiem Wam od razu, że możecie to zobaczyć kolor tutaj po tym końcowym kawałeczku kluczyka, także tak. Okej, okay, zamieszam to. Woda jest dość chłodna, ale jednak robi swoje cały czas. Jeśli nie bawicie tymi kluczykami i z tą wodą, to ostrzegam, że lepiej mieć chusteczki, ręcznik, cokolwiek, ponieważ woda będzie kapała i też ta farba zostawia ślady, nawet kiedy jest w wodzie. Także yy, nie polecam się obrudzić. Tak to zrobiłem z moimi spodniami. Będą czarne. Okej, okay, więc to wygląda na nasz pierwszy kluczyk. Jest on fioletowy i jest to chyba ten fiolet, tak że otworzymy tą szafeczkę. Tą półeczkę Wiecie co chodzi. I mamy pierwszą saszetkę. Ok, otwórzmy ją. Mamy kolejny kluczyk, ale tym razem nie będę go założę do wody, bo on też się znowu brudzić. Będę używał tego samego kluczyka każdej szafeczki Mamy skórzoną krótkę, która jest fletowa z futerkiem I jest to chyba jeden z najmocniejszych dodatków ubraniowych tej serii, Tak dla mnie Mamy mega vibe lat 2000, to mi się bardzo podoba Kolejna rzecz to taka pseudo jeansowa spódniczka, która jest tutaj na końcu rozpruta Jest ona niebieska i ma na sobie, czyli to jest wzór zebry? No jest wzorzysta i tyle I tak ona wygląda I ostatnia rzecz w tej Oczywiście, jest to taka bluzka która pasuje pod spodnie Kloodin, ma te same wzory, jest czarna, a na dole ma to z napisem Howl. I tym kluczykiem powinniśmy otworzyć szafeczkę złotą, ale otworzę go tym. Co się spodziewał Jest to chyba największa szafeczka, jaka może być. Zobaczymy, co będzie w tej. Mamy czaszkę, i jest to czaszka, która jest otwieralna. Tutaj możemy pojechać wszystkie kluczyki, jakie mamy. Mamy kolejny kluczyk, i jest on ciemnofioletowy. I mamy kolejną parę butów, i te podoba mi się już o wiele bardziej, nawet jeśli ich modelew nie jest taki ciekawy. Są one z tymi butami księżycowymi. Tutaj dziś mam sobie zdjęcie. Szczerze wolę o bardziej te buty niż te, które ma sobie Putin teraz. A podeszwy są takie urocze z takimi łapkami. Dobra, przedostatnia szafeczka Panie, patrzcie, tu mnie nie jak nagrywam. Okej, okay, więc mamy kapelusz jest on mega mega uroczy, podoba mi się bardzo. Są w nim dziury na uszy Claudine. Tak to wygląda na głowie Claudine. tylko sobie widzę, mój kapelusz ma mały defekt. Widać tutaj kawałek od odlewu. Tutaj to jest taka mała nie to dziurka, nie to taka zadrapanie. Przykro, ale przynajmniej lalka ma różną twarz, także coś za coś. Mamy kolejny kluczyk, jest to kluczyk w kolorze zielonym. I kluczyk, który jest przedostatni nigdy nie jest kluczykiem, który trzeba wkładać do wody, ponieważ i tak zostają na mnie na także wiadomo, którą musimy otworzyć. Mamy także nasze niki dla Claudin, są, są to łańcuszki. Jeden jest dłuższy, drugi jest Jeden ma sobie wisiorki półksiężyców. I mamy też takie naszyjniki półksiężyce, które są złote. I tak to wygląda na królinie. Okej, okay, szafeczka zielona. I mamy tutaj akcesoria jedzeniowe, więc mamy taką słodką kanapeczkę. I powiem szczerze, że jest mega urocza, aby serio mega mi się podoba. Mamy batonika oraz napój. I to wszystko, co ta szafeczka ma w sobie do zaoferowania. Okej, okay, skoro mamy już wyciągnięte rzeczy, postaramy się otworzyć outfit. Clodin z Arta. Tak to wygląda na Arcie. Niestety Clodine ma tutaj to i to buty, ale chyba to przeżyjemy. Ok, więc tak wygląda Clodine we swoim otwicie na żywo. Wciąż uważam, że najmocniejszym elementem z całego outfitu jest ta kurtka. Jest mega fajna, mega mi się podoba. Daje mi vibe lat 2000. -tych. Niektóre jakieś Barbie też takie kurtki kiedyś miały. in również. I mi jej na szyjnik, który nie chce być na dole, tylko idzie w górę. Ok, więc to było tyle, jeśli chodzi o Clodine. Napiszcie mi, co nie sądzicie. Napiszcie mi, czy macie ją w swojej kolekcji, czy wahacie się, żeby ją kupić. Powiem szczerze, że myślę, że warto, ale na jakiejś promocji. Jeśli miałbym to lalkę ocenić w, w skali o 1.10, to dałbym jej mocne 7. Podoba mi się kolorystyka, aczkolwiek myślę, że są rzeczy, które mogłyby wyglądać lepiej. Te buty na przykład. Ale wciąż uważam, że jest to bardzo ładna alka z bardzo ładnym makijażem. I tak, jest... Jest teraz Nasza ralka może w taki sposób być prezentowana w swojej szafeczce. Mało tego, tą szafeczkę możemy także powiesić na gwoździach do ściany. Tutaj jest na to miejsce. Aczkolwiek wciąż labym stojaki. Ok, więc to było tyle. Napiszcie mi, co nie sądzicie. Ode mnie to było tyle. Jeśli tego jeszcze nie robicie, to subskrybujcie mój kanał. Lajkujcie, komentujcie. To niczego nie zmuszam. Albo zmuszam. widzicie na mojego nowego Instagrama, ponieważ przedni jest już nieaktywny. Nie używam tego Instagrama. Mam nowy Instagram. Zapraszam tam. I to było tyle. Dziękuję wszystkim za uwagę. Widzimy się krótko, cześć na razie, pa pa.